Broniąca się przed spadkiem z czwartej ligi Pisa Barczewo podejmowała w niedzielę rezerwy olsztyńskiego Stomilu. Gospodarze w pięciu ostatnich meczach dwukrotnie wygrali, tyle samo przegrali i raz zremisowali. Stomilowcy mieli podobny bilans. Gracze Michała Alencewicza w pierwszych kilkunastu minutach nie potrafili dostać się pod pole karne Pisy. W 25 minucie groźnie zaatakowali zawodnicy Sebastiana Kwiatkowskiego. Rafał Kowszun w sytuacji sam na sam minimalnie chybił. Dwie minuty później z rzutu wolnego Paweł Łukasik pokonał Mateusza Turka uderzeniem z 30 metrów i rezerwy Stomilu objęły prowadzenie. I do przerwy Stomil prowadził 1-0. Pisa po zmianie stron częściej gościła pod bramką Macieja Kowalskiego. W 64 minucie Rafał Witkowski próbował powtórzyć wyczyn Pawła Łukasika, ale golkiper z Olsztyna nie dał się zaskoczyć. Ten sam zawodnik na 13 minut przed końcem meczu nie wykorzystał dobrej wrzutki Sebastiana Spychały i strzelił obok słupka. Piotr Wypniewski z rzutu rożnego i niewiele brakowało, a Stomil prowadziłby 2-0. Gospodarze mimo dobrej postawy w drugiej połowie nie zdołali wyrównać, za to gola zdobyła Duma w Armii. W końcówce spotkania rzut wolny egzekwowała Pisa. Sytuację zażegnał Dariusz Cekała, a potem wybił Piotr Karłowicz, którego w tej akcji jeszcze zobaczymy. Błąd popełnił kapitan Pisy Andrzej Skindel, co wykorzystał Paweł Łukasik. Następnie zagrał do wspomnianego wcześniej Piotra Karłowicza, który jeszcze wymanewrował Rafała Kowszuna i dopełnił formalności, ustalając wynik spotkania na 2-0 dla Olsztynian. No tak się złożyło, że akurat po ostatniej porażce powiedzieliśmy sobie kilka mocnych, ostrych słów, że nie może to tak wyglądać i poważnie potraktowaliśmy dzisiejszego przeciwnika. Wygraliśmy 2-0 po ciężkim meczu. Pisa postawiła nam bardzo, bardzo trudne warunki i po prostu nie było dzisiaj łatwo, ale powalczyliśmy wszyscy, cała drużyna i odnieśliśmy zwycięstwo. Cieszymy się z tego bardzo. Widać doświadczenie tutaj paru zawodników, którzy ograni są w pierwszym zespole. No, my mieliśmy za cel wyrwać tutaj chociaż jeden punkt. Postawiliśmy dobre warunki. Wydaje mi się, że mecz naprawdę na plus, jeżeli chodzi o naszą drużynę. Mieliśmy kilka bardzo dobrych sytuacji. Brakowało może troszeczkę zimnej głowy przy dwóch sytuacjach, które no, powinny być wpaść w bramki. Tak.